Cześć, z tej strony Maciej. Zbliża się koniec roku, więc przez moje ręce przechodzi bardzo dużo ofert leasingowych i przy jednej z nich chciałem się zatrzymać na dłużej. Jest to leasing fabryczny w grupie Volkswagena. Całą analizę podzieliłem na kilka części, takich jak symulacja leasingowa, tabela opłat i prowizji, wzór umowy leasingowej, ogólne warunki umów leasingowych i ogólne warunki ubezpieczenia GAP. Zaczynając od symulacji leasingowej, suma opłat 106%, bardzo atrakcyjne oprocentowanie, więc tutaj się nie można do tego przyczepić. Z tym, że suma tych rat nie daje takiego procentowania, z uwagi na to, że do raty doliczone jest ubezpieczenie GAP z oznaczeniem RTI D3. O tych oznaczeniach opowiem poniżej. Dodatkowo jeszcze jest tutaj pakiet usługi bez limitu. Jest to ciekawa oferta, o której też opowiem później. Ona już nie jest doliczona do oferty. Więc pójdźmy dalej. Harmonogram spłat nas nie interesuje. Więc tutaj pomijmy to. Wzór umowy leasingu operacyjnego. Sama umowa jest bardzo czytelna. Wszystkie informacje znajdują się w tabeli. I warunki spłaty w punktach w treści umowy. Stopa bazowa jednomiesięczna, czyli każda zmiana stopy bazowej będzie zaowocuje tym, że nasza rata się zmieni. Zaznaczyłem sobie informację: finansujący obniża opłaty leasingowe, uwzględniając w kalkulacji różnicę pomiędzy nową a poprzednią obowiązującą stopą bazową. Zaznaczyłem to dlatego, że w większości leasingów zmiana na korzyść klienta stopy bazowej musi być uprzedzona wnioskiem klienta. Czyli trzeba do takiego leasingu napisać prośbę o obniżenie rat. W kierunku na niekorzyść klienta jest to robione z automatu, tylko w przypadku obniżenia na korzyść klienta ten klient musi wystąpić z taką prośbą. Chodźmy dalej. Tabela opłat i prowizji. Pakiet usługi bez limitu. Według mnie za 9,90 miesięcznie netto dostajemy bardzo dużo. Takie rzeczy jak zmiana harmonogramu, przedterminowe rozliczenie umowy. To są rzeczy z tabeli opłat i prowizji, które mogą się nam przydać i za tą kwotę miesięcznie będzie to opłacalny interes. Opłata rejestracyjna 450 zł netto, no to jest sporo. Ogólne warunki umów leasingu. Tutaj zaznaczyłem najciekawsze takie rzeczy, o których postaram się szerzej opowiedzieć. Zaznaczyłem je kolorem żółtym, na przykład przez cały czas trwania leasingu przedmiot leasingu pozostaje własnością finansującego, który ma prawo do kontroli jego stanu oraz sposobu eksploatacji. Tak, leasingodawca ma prawo kontrolować swojego leasingobiorcę pod względem eksploatacji przedmiotu, na który udzielił leasingu. I tutaj może się wiązać z tym nawet taka sprawa, że leasingodawca wypowie nam umowę, ale to się bardzo rzadko zdarza. Ja jeszcze nie słyszałem o takiej historii, przynajmniej wśród swoich klientów, ale pewnie się zdarza. Zmiana ceny przedmiotu leasingu w okresie między zawarciem umowy a jego przekazaniem do użytkowania. Często cena samochodu zmieni się o jakieś parę groszy i żeby nie aneksować w nieskończoność takiej umowy leasingowej, mamy tu taki zapis. Niestety nie ma informacji o widełkach, do jakiej kwoty mogą zaokrąglić wartość, ale zapewne o tym już mówią ogólne warunki. Następna sprawa. Jeżeli korzystający zamierza użytkować przedmiot leasingu za granicą, jest zobowiązany do uzyskania od finansującego pisemnego upoważnienia do wyjazdu za granicę oraz wykupienia na własny koszt ubezpieczenia OC oraz AC poza granicę Polski. Zazwyczaj wszystkie ubezpieczenia, które są zawierane do leasingu, mają też opcję Unii Europejskiej i tam też są ubezpieczone. Jednakże gdybyśmy chcieli wyjechać gdzieś poza granicę Polski w kierunku Ukraina, Białoruś, Rosja, trzeba ten samochód doubezpieczyć. Dodatkowo polecam też, żeby zrobić wpis do dowodu. Wpis do dowodu można zrobić, dołączając do rejestracji umowę
umowę leasingu z prośbą, żeby rejestrator w danej firmie leasingowej dopisał użytkownika z imienia, nazwiska. To bardzo pomaga w pewnych sytuacjach na granicy. Nie trzeba bawić się w jakieś tam upoważnienia dodatkowe. Dalej. Jakiekolwiek naprawy przedmiotu leasingu, w tym będące rezultatem zdarzenia ubezpieczeniowego, będące dokonywane wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi dla danej marki pojazdu. W razie niedopełnienia tego obowiązku finansujący może zażądać od korzystającego zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości początkowej przedmiotu leasingu za każde naruszenie tego obowiązku. Często się zdarza, że klienci nie chcą korzystać z autoryzowanych serwisów, ponieważ mają swoje zaufane, w których robią wszystkie samochody i często no nie mają autoryzacji danej marki, ale na szczęście w punkcie 16 mamy taką możliwość: na specjalne życzenie możemy wystąpić o zgodę na naprawę w innej jednostce, która nie ma autoryzacji danej marki. To jest fajna sprawa, bo często klienci na to narzekają, że nie chcą robić w autoryzowanym serwisie, bo mają zastrzeżenia co do jakości napraw. Prawa i obowiązki. Korzystający nie może wynająć ani oddać do bezpłatnego użytkowania przedmiotu leasingu z wyjątkiem udostępnienia przedmiotu leasingu osobom bliskim, swoim pracownikom oraz osobom stale świadczącym na jego rzecz usługi, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie uprawnienia, czyli prawo jazdy. Warto pamiętać, że osoba bliska to jest dosyć szerokie pojęcie i w przypadku jakiejś szkody lepiej mieć już przygotowaną jakąś historię, kto kierował tym pojazdem, żeby nie zostać bez odszkodowania ubezpieczyciela. Korzystający może wykorzystać przedmiot leasingu jako pojazd sportowy taksi albo jako samochód do nauki jazdy w szkole jazdy, tylko pod warunkiem otrzymania w formie pisemnej wcześniejszej zgody finansującego na takie wykorzystanie przedmiotu leasingu. Zawsze próbujemy wystąpić wcześniej o zgodę na takie rzeczy, ponieważ po otrzymaniu leasingu, jak dostaniemy decyzję negatywną, no to będziemy mieć trochę związane ręce. I jeżeli ktoś chciał przeznaczyć samochód na taksówkę, no to ciężko będzie pracować bez taksometru i możliwości zarejestrowania jako taksówka. Dlatego przestrzegam, żeby sobie tą zgodę wyrobić wcześniej, niż podpisze się umowę leasingu. Podpunkt 5. Korzystający nie jest uprawniony bez uzyskania wcześniejszej zgody finansującego do dokonywania zmian w przedmiocie leasingu polegającym na wmontowaniu w niego określonych części. No, czyli mówiłem na przykład o tych różnych taksi czy o jakimś chipowaniu. Kary z tego tytułu to przywrócenie do stanu pierwotnego. To będzie się wiązało pewnie z dodatkowymi kosztami lub tam wypowiedzenie umowy. To też jest taka możliwość. Wypowiedzenie umowy leasingu. Jakie elementy mogą wpłynąć na to, że leasingodawca wypowie nam umowę finansowania? Pogorszenie się sytuacji finansowej korzystającego w takim stopniu, że zagrożone będą interesy finansującego. Tak naprawdę można to przypisać do każdego. Tylko że finalnie ten przepis stosuje się, gdy jest zagrożona jakaś duża flota samochodów i finansujący wie, że coś złego dzieje się w firmie i może spowodować jeszcze większe zadłużenie niż na dzień dzisiejszy. I są takie sytuacje, że finansujący decyduje się na zwindykowanie samochodów i wypowiedzenie umów leasingu. Ale to raczej dotyczy dużych korporacji, które mają flotę samochodów. Korzystający zaniedbuje przedmiot leasingu w sposób narażający go na utratę, uszkodzenia lub przedwczesne zużycie. Takie przepisy muszą być w takiej umowie, ponieważ zdarzają się tak różni ludzie, że naprawdę można zrobić z samochodu różne rzeczy. Sam byłem świadkiem pewnych dziwnych rzeczy i naprawdę nic mnie już nie zaskoczy.
finansujący zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tabeli opłat i prowizji z ważnych przyczyn polegających w zależności na wzroście kosztów dokonywania poszczególnych czynności. Wzrosty kosztów to można sobie dodać tak naprawdę wszystko i wszystko podpiąć po to, ale zasada jest taka, że we wszystkich firmach leasingowych, może znajduje się jakaś nieliczna, ale raczej nie, zmiana tabeli opłat i prowizji następuje bez zgody klienta, więc tak naprawdę mogą sobie dodać tam, co będą chcieli i my za to zapłacimy. Chodźmy dalej. Ogólne warunki ubezpieczenia GAP, w tym przypadku MTF. Na samym początku mówiłem o tych określeniach. Tutaj są ogólne warunki od GAPa MTE, które dostaliśmy w ofercie do Seata Leona. I tutaj opowiem o nim szerzej. Wartość początkowa pojazdu nie przekracza 600 tysięcy, no to raczej tutaj nie grozi nam przekroczenie, bo nieliczne tylko modele przekraczają tą kwotę w całej grupie. Czas trwania umowy, tutaj maksymalnie 84 miesiące, to jest bardzo dużo jak na ubezpieczenie GAP. Z tym, że z tym szczerze powiem, GAP MT spotkałem się pierwszy raz. Wcześniej tylko widziałem, że korzystają z GAPa RTI. Suma ubezpieczenia. W przypadku, gdy w wyniku szkody całkowitej ubezpieczyciel OCAC wypłaci odszkodowanie ACOC równe lub wyższe wartości początkowej pojazdu, a ubezpieczający przed upływem 18 miesięcy licząc od dnia szkody całkowitej zawrze z kredytobiorcą leasingodawcą umowę nową umowę kredytu lub umowę leasingu, suma ubezpieczenia, o której tam, ulega powiększeniu o wysokość kosztów faktycznie poniesionych przez ubezpieczającego przy zawarciu nowej umowy kredytu lub umowy leasingu z kredytodawcą leasingodawcą na zakup nowego pojazdu obejmujących prowizję, składkę za ubezpieczenie OCAC nowego pojazdu, opłatę rejestracyjną nowego pojazdu, koszt pierwszego tankowania nowego pojazdu, jednakże do 9000. I to jest ciekawy dodatek, tylko że ciężko będzie z tego skorzystać, ponieważ żeby spełnić te warunki, trzeba by było w pierwszych miesiącach móc być zmuszony do skorzystania z tego ubezpieczenia. No ale zawsze jakieś dodatkowe zabezpieczenie naszych pieniędzy. Ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek straty finansowej GAP RTI. To oznaczenie mieliśmy na symulacji na pierwszej stronie. Już powiem, czym się różni od oznaczenia MTE, które mieliśmy wyżej. Mianowicie tym, że to ubezpieczenie jest na 36 miesięcy w maksie lub 24. Dlatego tam jest RTI 3-2 i to jest określenie 3 lat, 2 lat. Płacimy przez 5 lat, a korzystamy przez 3. Jednakże to, co potwierdziłem sobie na infolinii, możemy te ubezpieczenie wypowiedzieć. Więc polecam wypowiedzieć sobie te ubezpieczenie po 3 latach, jak już okres ubezpieczenia i tak nie jest, jest przekroczony, lub zawrzeć na samym początku inne ubezpieczenie. Na przykład zapraszam do mnie. Ja takie ubezpieczenie GAP na 5 lat oferuję za połowę ceny tej, która jest podana w kalkulacji. Też mamy tą ofertę z zwrotem w pierwszych miesiącach, jeżeli wyrówna się odszkodowanie z wartością samochodu lub przekroczy. Z przekroczeniem to nie słyszałem, ale pewnie się czasem zdarza. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zaznaczyłem tutaj winy umyślnego i rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, z którym ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialność. Mieliśmy przypadek klienta, który nie dostał odszkodowania GAP
z uwagi na to, że jego kierowca zasnął za kierownicą. Ubezpieczenie OC, AC wypłaciło, jednakże GAP, sugerując się wyrokiem sądu z jakiegoś kraju w Unii Europejskiej, że zaśnięcie za kierownicą jest rażącym niedbalstwem, nie wypłacił tego ubezpieczenia i otarło się to o zarządy pewnego leasingu, który nakazał ubezpieczycielowi wypłatę tego odszkodowania, ponieważ jeżeli tego nie zrobi, no to zerwie z nim umowę. No to taka historia ostateczna i już drugi raz raczej się nie powtórzy i jeżeli klient jakiś inny już będzie miał taką historię podobną, no to raczej tych pieniędzy już nie dostanie. Na razie wypłacają z OCAC, nie wiem jak to będzie później, bo wiadomo, ubezpieczyciel to najchętniej by nic nie wypłacił. Następna sprawa, zamieszki lub akty przemocy. To jest dosyć aktywny temat teraz. Trzeba wiedzieć, trzeba pilnować, gdzie się parkuje samochód, bo możemy nie dostać nic, a spłacać leasing. Podsumowując, finansowanie Volkswagen jest atrakcyjne. Warto z niego skorzystać, lecz w przypadku ubezpieczenia GAP RTI zachęcałbym, żeby skorzystać z innego ubezpieczenia GAP. Tutaj mogę serdecznie zaprosić do mnie. Jeszcze z takich negatywnych rzeczy, które rzuciły mi się, są opinie na temat tego finansowania. Z tych opinii wyczytałem najczęściej powtarzającą się negatywną opinią jest to, że jest bardzo utrudniony kontakt z leasingodawcą. Jest to zautomatyzowany system obsługi klienta i faktycznie może być z tym problem. Choć ja próbowałem się dodzwonić i 7 minut czekałem na infolinii, no to nie jest jakiś straszny wynik. Ale rozumiem ból tych ludzi, ponieważ jeżeli w leasingu wydarzy się coś nienormatywnego, odkręcenie to w zautomatyzowanym leasingu jest tragiczne. I to się tyczy wszystkich leasingów, które są mocno zautomatyzowane i nie ma tą czynnika ludzkiego, że dojście i wyjaśnienie jakiegoś błędu będzie trwało i trwało i trwało i zabierze nam dużo energii. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłem w wyborze finansowania. Zapraszam do kontaktu. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.